Cześć i czołem, witam was wszystkich po pewnej tam nieobecności na moim kanale. Kto już był na grupie, ten widział, że zrobiłem sobie szlifierkę taką na taśmy bezkońcowe, typowe zrób to sam. I teraz tak, jeżeli masz w swoim warsztacie taką szlifierkę stacjonarną, która gdzieś tam leży odłogiem, bądź nie wykorzystujesz tego w 100%, możesz zaadoptować w dosyć łatwy sposób. Co ci będzie potrzebne? Będzie ci potrzebny dostęp do spawarki, chyba że wymyślisz sobie jakiś inny sposób na to, żeby poskręcać pewne elementy, które ja akurat nie pospawałem. Ale wydaje mi się, że pomysł jak na moje potrzeby jest idealny. Potrzebowałem taką szlifierkę. Tutaj serdeczne dzięki Patryk z kanału Można Samemu za zorganizowanie taśm tutaj takich tych bezkońcowych. I teraz co? Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali... Ja zawsze muszę dwa razy to wszystko powtarzać, ja tego kuźwa nie rozumiem. Normalnie przeraża mnie ten mój powtarzalny tekst. Ale dobra, powtórzymy to jeszcze raz. Szlifierka stacjonarna. Tutaj akurat nie wykorzystałem szlifierkę stacjonarną, która miała, tak jak tutaj, z jednej strony kamień ścierny, a z drugiej strony fabrycznie ona była wyposażona w papier bezkońcowy, ale to było takie troszkę, no nie do końca. Postaram się wam gdzieś wkleić do podobnej szlifierki. Ten papier był tak jakoś w tą stronę, ale mi się to nie podobało, ten papier mi tam zjeżdżał, bardzo mocno to hałasowało, mocniej niż to, i postanowiłem, że zrobię po swojemu. Wykorzystałem tą szlifierkę, wykorzystałem fabryczne koło, no, można powiedzieć napędowe, które jest tutaj, i wykorzystałem jedną rolkę, która również była w zestawie. A tą rolkę musiałem sobie niestety dorobić, także będą wam potrzebne dwie zewnętrzne rzeczy. Dostęp do spawarki, jeżeli coś takiego masz, szafa gra meble tańczą, dostęp do tokarza. Wiem, że w dzisiejszych czasach dostać się do tokarza jest problem, ja sobie to wytoczyłem sam. Jeżeli masz, no to ok. Jeżeli nie masz dostępu do tokarza, pozostawiam ci również alternatywę. No ale drogo, można kupić takie rolki. One są troszkę większe oczywiście, ale też o szerokości 50 mm. I to są rolki przeznaczone do czego? Do palecioków. Tych takich jezdnych, na hurtowniach wozi się towar z jednego punktu do drugiego. Można taką rolkę ogarnąć i w tym momencie można ją spokojnie zastosować i wykorzystać. Ja wykorzystałem akurat nie rolkę samoróbkę ze względu na to, że jestem tokarzem, więc sobie mogę takie coś wytoczyć. Dobra. Co następne? Ta szlifierka, ona jest o mocy 240 watów, wat i obrotów 2950 obrotów na minutę. Oprócz tego wykorzystałem to, co miałem gdzieś tutaj w czeluściach warsztatowych. Płytę stalową o wymiarach 210 na 300 mm i grubości... Oj, tego nie zmierzyłem. Oj, olo, nieprzygotowany. 12 mm. Wykorzystałem ją po to, żeby mieć solidną bazę do przykręcenia i żeby to miało ręce i nogi. Dobra, może zaczniemy od tyłu. Jako konstrukcję nośną mamy tutaj płytę, o której przed chwileczką wspominałem. I do tej płyty został przyspawany z tyłu jeden profil jako, można powiedzieć, maszt czy filar, który będzie nam tutaj trzymał całą tą konstrukcję. Jest to profil 20x40, profil
grubościenny, o ile dobrze pamiętam, albo i cienkościenny, nie wiem, nie, grubościenny jest bardziej okrągły, to jest cienkościenny. I teraz ten profil, może ja Wam podam te wymiary, to Wam się to może do czegoś przydać. Tutaj jest akurat nie, ten maszt to jest 420 mm, tutaj ramię ruchome to jest 415 mm, to tutaj są już dwa profile 40x20 i tutaj jest trzeci profil z rozmiaru 20x40 w wymiarze 150 mm. I te dwa profile są na sztywno przyspawane do tej płyty. Jak jeden, tak i drugi trzeba bardzo dobrze sobie wymierzyć przy spawaniu, bo później tylko kupa roboty jest. Ja ustawiałem chyba 3 razy te profile, żeby je dobrze tutaj spawać, żeby to wszystko było w kącie. Naturalnie wcześniej musimy sobie nawiercić otwory w tych profilach, żeby osadzić rolki napędowe i trzeba o tym pamiętać, bo później jak już przyspawacie sobie te profile, no to będzie do dupy, nie? Bo tego po prostu się nie da. Także tutaj spawałem. Także przed przyspawaniem tego profilu wywierciłem sobie, mierząc, można powiedzieć tak troszkę na oko, mierzyłem sobie wysokość otworu, ale jeżeli tutaj mamy ten profil 140-150 mm całkowitej wysokości, to on od podstawy jest na wysokości 110 mm. Musi być troszkę, ja przynajmniej sobie tak wymyśliłem, że musi być troszkę wyżej niż to koło, bo tak sobie bzdurałem, o, i tak miało być. I w tym górnym ramieniu, również na samej krawędzi, jest przyspawany, jest wywiercony otwór, są spawane nakrętki i osadzona rolka napędowa. Co jeszcze? Do tego dużego ramienia, to miejsce, tutaj przyspawałem nakrętkę, a tutaj śrubę, żeby osadzić nasz naciąg samej taśmy. Taśma ma 905 mm długości i w zasadzie całkiem fajnie to chodzi. Jest kilka mankamentów, ale to ja sobie tam kiedyś może może i nie, ale ja sobie je kiedyś po prostu może wyeliminuję. No dobra, a jak wygląda sprawa z samym nakładaniem taśmy? W zasadzie prosto. Tu troszkę odginamy. Tu nam się luzuje całe ramię. Taśmę mam ściągniętą. No i zakładanie jest również bardzo proste. Naciągam. Naciągam i w zasadzie no, cała robota. Co nie wyszło? Nie potrafię, nie wiem w zasadzie, nie chcę mi się specjalnie przy tym gdzieś tam kombinować. Jeszcze do tego nie dotarłem. Ja sobie zrobiłem bardzo prostą regulację taśmy, bo ona lubi sobie gdzieś tam uciec, ale poradziłem sobie z tym w taki sposób. Tutaj mamy śrubę, która łączy nam sztywne ramię z ramiem, z ramieniem, chwila, o, z ramieniem ruchomym. Ona nam tutaj robi za trzymanie tego wszystkiego do kupy, ale po popuszczeniu nakrętki tutaj te ramię mi się delikatnie odchyla w jedną stronę. No i moje szczęście po prostu, że taśma mi nie spada, trzyma się w zasadzie mniej więcej w obrysie kół
pasowych, więc nie ma tragedii. Żeby było ciekawiej, to chwilkę sobie popracowałem nad pewną rzeczą, a mianowicie nad stolikiem. Stolik, mogłem go zrobić troszkę inaczej, ale no zrobiłem tak, jak zrobiłem i w zasadzie nie przeszkadza. I on jest również ruchomy. Stolik jest ruchomy i można po zluzowaniu... Oś się zapiekło. O, dobra. Teraz dało rady. Stolik jest ruchomy i mogę sobie ustawić jakiś kąt. Z tym, że tutaj nie pomyślałem troszkę i jeżeli wy będziecie coś takiego robili, to należy w stoliku podszlifować sobie tutaj element po prostu na takiej szerokości, żeby on wchodził dalej i cały zawias można osadzić troszkę bliżej. Ja w zasadzie w większości i tak będę korzystał tylko ze stolika, który będzie ustawiony na 90 stopni. Rzadko kiedy, albo jakiś taki mały kąt, ale to ja już sobie poradzę, nie ma z tym problemu. Także pamiętajcie tutaj, żeby można sobie tutaj naciąć troszkę więcej i w tym momencie nie będzie tego błędu, który u mnie tutaj wystąpił. Tutaj jest jeszcze jeden element, o którym wcześniej nie wspomniałem. Jest to płytka, może ja ją nazwę płytką oporową. I ta płytka ma na celu sztywne utrzymanie materiału, żeby mi taśma nie uciekała i w momencie, kiedy założę taśmę, w ten sposób, jeżeli dotknę materiałem, to po prostu tu mi nie odjedzie za daleko i będę miał pewność, że ta płaszczyzna będzie miała tutaj kąt 90 i ona raczej jest wymagana. Zamontowałem ją na profilu o przekroju 20x20, który został przyspawany do profila 40x20 w tej górnej części. Nawiercony otwór i płytka jest na ciasno wbita na pręcie. Tutaj już można dowolnie sobie wymyśleć. Ja akurat nie tak wymyśliłem i tak po prostu będę miał. Okej, to może przejdziemy do testu praktycznego. Pokażę Wam, jak ona sobie radzi. Słów podsumowania. Czy opłaca się robić taką maszynę od podstaw, jeżeli nie mamy kompletnie nic i musimy sobie kupić szlifierkę stacjonarną, profil 20x20, profil 20x40, płytę 210x300 mm ze stali o grubości 12 mm? A do tego jeszcze trzeba kupić pasy bezkońcowe, do tego trzeba jeszcze kupić tutaj jakiś kawałek metalu. Tych metali się troszkę nazbiera, do tyłu trzeba kupić jeszcze jakąś sprężynę. Szczerze i uczciwie powiem Wam,
No, że z dobre 5 stówek by mnie to wyszło. Szlifierka kosztuje gdzieś jakieś taki rozrzut 190-290, gdzieś w tych granicach. Może da się coś taniej znaleźć. Jeżeli da się znaleźć gdzieś na coś z rynku wtórnego, jak najbardziej, dlaczego nie? Chyba że po prostu macie pasję budowania, tworzenia i daje wam to dużo satysfakcji. I jak to mówią, kasa nie gra roli. Pff, dlaczego nie? Można, nie? No, jeżeli miałbym to robić od podstaw, nie mając nic, nie zrobiłbym tego, bo po prostu szkoda byłoby mi pieniędzy na to, żeby to wydać. I pewnie szukałbym czegoś, jakiegoś zamiennika. Z racji tego, że tutaj to miałem, no to wykorzystałem. Zobaczcie sobie, no w zasadzie tutaj to już powinno być widać. Nie wiem, czy będzie, ale pokażę. To jest kawałeczek żywicy, który przeszlifowałem. Nie będę tutaj teraz wielce syfił, bo nie mam takiej potrzeby. Ale wydaje mi się, że szlifiereczka na taśmy jest idealna. Powiedzcie, co sądzicie o tej szlifierce. Pochwalcie się w komentarzach, jakie są wasze, jakie macie wasze i gdzie kupiliście. Można podsyłać pod komentarz również różne linki do różnych maszyn. Chętnie poczytam i pooglądam. Ale jeżeli macie jakieś pytania, bardzo serdecznie was zapraszam do zostawienia komentarza pod filmem. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. A co będzie w następnym odcinku? Pokażę wam... A, taki mały spoiler. Tam z tyłu nie wyciągnę specjalnie. Powinniście to widzieć. Tam za samochodem, za skrzyniami leży pewna rzecz. I to jest moja mikrotokarka do żywic epoksydowych. Bo zacząłem sobie robić... obrączki i takie inne małe, śliczne pierdoły, które uszczęśliwiają mnie i pomalutku zaczynają uszczęśliwiać was. Także jeżeli macie ochotę na ten film, również zostawcie komentarz i zobaczymy, co da się z tym zrobić. A tymczasem ja was serdecznie pozdrawiam, życzę wam miłego poranka, popołudnia i wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Pozdro, do zobaczycha, Olo76, zapraszam na grupy, zapraszam na grupę wycinajka.pl, jak i na inne grupy, które również są w opisie mojego filmu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia i trzymajcie się. Bez pitolenia. Olo76. Ciao.